Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, subskrybuj, skomentuj. Udostępnij, umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę informacje. Dlaczego narcyz nigdy nie będzie cię szanować? Wiele ofiar narcyza, wielu ludzi, którzy byli w relacji, w związku z narcyzem, jest zszokowanych poziomem pogardy, poziomem braku szacunku. Narcyz będzie nieuprzejmy, to mało powiedziane, będzie obraźliwy, będzie się zachowywał bardzo nieprzyzwoicie. Nie obchodzą go twoje prawa, nie obchodzą go twoje uczucia. Narcyz skupia się wyłącznie na sobie. Jest pozbawiony empatii. Zajmuje się jedynie własnymi uczuciami, własnymi potrzebami, czego wynikiem jest brak szacunku dla ciebie. Narcyza nie obchodzi to, co ty chcesz. Wcale nie bierze tego pod uwagę. Nieraz narcyz używa tego, co chcesz, by cię zmanipulować. Narcyz o ciebie nie dbał. Nigdy mu tak naprawdę na tobie nie zależało. Nigdy nie było to szczere, bezwarunkowe. Narcyz kierował się tylko własnymi interesami. Narcyz nie chciał dla ciebie dobrze. Nie chciał dla ciebie jak najlepiej. Za to ty chciałeś jak najlepiej dla narcyza. Większość ofiar narcyza czuje się tak, jakby narcyz nie okazywał im szacunku. Jakby ich nie akceptował. Zwykle takie osoby starają się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, by uzyskać aprobatę, by spełnić oczekiwania. Zwykle próbujesz jeszcze mocniej zaspokoić oczekiwania narcyza, co sprawia, że kręcisz się w kółko, dajesz coraz więcej, a poprzeczka stale się podnosi. Narcyz stworzył dla ciebie błędne koło, po którym się poruszasz i z którego wydaje się, że nie ma wyjścia. Im bardziej się starasz, tym bardziej sobie szkodzisz, ponieważ narcyz nigdy nie jest zadowolony. Narcyz nigdy nie jest usatysfakcjonowany. Cokolwiek byś nie robił, zawsze będzie to niewystarczająco dobre. Dzieje się tak, ponieważ narcyz jest wiecznie nienasycony. Narcyz zawsze taki pozostanie. Nigdy nie będzie spełniony. Narcyz nie jest w stanie być szczęśliwy. Nie jesteś w stanie sprawić, by poczuł się szczęśliwy. Ale narcyz chce, żebyś odwracał jego uwagę. Chce, żebyś odwracał jego uwagę od nieszczęścia, od jego bólu. Narcyz
Nie chcę mieć do czynienia z tymi uczuciami. To dla niego zbyt bolesne, by tego doświadczać. Dlatego właśnie narcyz obciąża cię odpowiedzialnością za to, jak sam się czuje. Narcyz nie bierze odpowiedzialności za swoje uczucia. Natomiast postrzega uczucia jako fakty. Jeśli narcyz czuje się zdenerwowany lub zraniony, w jego umyśle to oznacza, że musiałeś go zranić czy zdenerwować. Teraz narcyz już nie ma innego wyboru, jak się na tobie zemścić. Teraz już narcyz chce cię poniżyć. Wtedy narcyz przestanie skupiać swoją uwagę na tobie lub zwyczajnie cię zrani. Narcyz musi podjąć jakieś działania, by się zemścić. Narcyz musi poczuć, że się zrewanżował. Narcyz musi się zrewanżować, nawet wówczas, gdy nic mu nie zrobiłeś. To nieważne. Ważne, że narcyz zinterpretował to tak, że go zraniłeś. To wszystko dzieje się w jego umyśle i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To może być coś, co narcyz sobie wymyślił, wyobraził. Narcyz będzie obarczać cię odpowiedzialnością za swoje uczucia, za to, jak się czuje w danej chwili. Nawet wtedy, gdy się do tego w żaden sposób nie przyczyniłeś. Narcyz ma urojenia, ponieważ ucieka od rzeczywistości. Nie chce mieć do czynienia z prawdą. Nie chce mieć z nią do czynienia, ponieważ prawda wymagałaby od niego odpowiedzialności. Narcyz musiałby się stać odpowiedzialny za to, jak się czuje. Musiałby stać się odpowiedzialny za własne uczucia. A to w żaden sposób nie przyniosłoby narcyzowi korzyści. Narcyz przez tyle lat nie zajmował się własnymi emocjami. Zawsze przerzucał na innych winę za to, jak się czuje. Narcyz nie wiedziałby nawet, w którym miejscu, od czego zacząć. Dla narcyza znacznie łatwiejszym, prostszym rozwiązaniem jest przerzucenie winy i odpowiedzialności na kogoś innego. Wtedy narcyz może sprawić, że inni ludzie będą się starać jeszcze mocniej, jeszcze bardziej. Wtedy narcyz sprawia, że inni starają się go uszczęśliwić za wszelką cenę. Wtedy narcyz tak naprawdę nie musi robić nic. Może tylko czekać, może wygodnie czekać na coraz to lepsze rezultaty. Narcyz będzie tak czekać, aż go zadowolisz. Będzie tak czekać i przesuwać poprzeczkę coraz to wyżej. Dlaczego narcyz miałby cię kiedykolwiek szanować? Narcyz nie ma żadnej zachęty ku temu. Nie ma żadnego bodźca. Narcyz nauczył się tego dawno temu. Nauczył się, że bycie nieuprzejmym,
że bycie niegrzecznym i lekceważącym prowadzi do tego, że ludzie robią to, co chce. Dlatego właśnie narcyz się tak zachowuje. Dlatego cię nie szanuje. Nie szanuje cię, ponieważ narcyz się nauczył, że gdy szanuje ludzi, to nie wychodzi na tym dobrze. Narcyz skupia się na tym, by przetrwać. Nauczył się, że szacunek przeszkadza mu w przetrwaniu. Szacunek sprawia, że narcyz znajduje się w niekorzystnej pozycji. Dlatego właśnie narcyz nigdy nie będzie cię szanował. Dlatego nie będzie traktował cię należycie. Kiedy poznałeś narcyza, wydawało się, że cię podziwia, że cię szanuje. Wydawało się, że liczy się z twoimi uczuciami, z twoimi życzeniami, prawami. To była tylko manipulacja. Narcyz cię oszukał. Narcyz nigdy nie szanuje osób, które są dla niego najbliższe. Narcyz nigdy nie docenia takich osób. Nie okazuje im należnego szacunku. Narcyz bierze swojego partnera za pewnik. Patrzy na to w prosty sposób. Jeśli faktycznie byłbyś taki wspaniały, to by cię tu nie było. Nie byłoby cię ze mną. Nie byłoby cię w moim otoczeniu. Jeśli zasługiwałbyś na cokolwiek lepszego niż narcyz ci daje, to wtedy byś odszedł. Odszedłbyś od narcyza już dawno temu. Tak patrzy na to narcyz. Tak właśnie myśli, uważa. Jeśli pozostajesz z narcyzem, może myślisz, że udowadniasz mu swoje oddanie, swoją miłość, lojalność, że pokazujesz mu cechy, które są wartościowe, które są godne szacunku. Niestety, narcyz uważa cię za głupca. Kiedy z nim pozostajesz, to tak, jakbyś wysyłał mu jasny komunikat, by dalej traktował cię jak głupca, by dalej traktował cię w zły sposób, bez szacunku. Narcyz nie czuje się winny przez to, co robi. Nie czuje się winny tego, jak źle cię traktuje. Narcyz uważa, że na to zasługujesz. Uważa, że na to zasługujesz, ponieważ wybrałeś, zdecydowałeś, by z nim pozostać. Narcyz myśli, że jeśli byłbyś mądry, to po prostu zrobiłbyś tak, wstałbyś i wyszedł. I już byś więcej nigdy nie wracał. Dopiero wtedy, gdy odchodzisz, to wtedy dopiero narcyz dostrzega możliwość, że jednak może jesteś coś wart. Jeśli odchodzisz, to wtedy narcyz postrzega cię jako mądrego, ponieważ go rozgryzłeś. Narcyz może cię skrycie cenić. Może cenić twoje wartości. Może podziwiać twoją odwagę. To, że zdecydowałeś się na ten krok. Niezależnie od tego, narcyz
w dalszym ciągu nie będzie cię szanować. Gdy odejdziesz od narcyza, to będzie on opowiadał same najgorsze, sfabrykowane historie na twój temat. Narcyz będzie cię oczerniał przed innymi ludźmi. Narcyz może nawet sabotować twoje cele, twój postęp, twoją pracę, ponieważ tak naprawdę narcyz nie chce cię szanować. Gdyby narcyz cię szanował, to sprawiłoby, że musiałby się zastanowić, jak to sam nie jest godny szacunku. Jeśli uda mu się sprowadzić cię do parteru i tam zatrzymać, jeśli uda mu się traktować cię jako kogoś bezwartościowego, jako coś bezwartościowego, to wtedy narcyz poczuje się lepiej. To sprawi, że narcyz nabierze znaczenia, nabierze wartości. Tak długo, jak narcyz nie okazuje ci szacunku, to czuje się z tym dobrze. Gdy tylko narcyz jest zmuszony zauważyć twoje zalety, twoją wartość, twoje osiągnięcia i sukcesy, to wtedy w porównaniu z tobą czuje się taki mały. Wtedy czuje się, jakby nie mógł się z tobą zmierzyć. Wtedy sam nie jest godzien szacunku. A narcyz nie chce się w ten sposób czuć. Dla narcyza wybór jest zawsze bardzo prosty. Albo ty, albo on. Narcyz żyje w świecie czarno-białym, w świecie zer i jedynek. Nie ma nic pomiędzy. Albo jesteś zły, albo dobry. Albo jesteś wygranym, albo przegranym. W świecie narcyza może być tylko jeden zwycięzca. Jeśli narcyz jest zmuszony cię szanować, to oznacza, że w jego świecie sam nic nie znaczy. Szacunek okazywany tobie ujawnia tylko przykrą prawdę, że fałszywa tożsamość narcyza, że jego maska nie jest godna szacunku. Tak długo, jak narcyz cię nie szanuje, tak długo, jak tobą gardzi, tak długo jest w stanie utrzymać iluzję. Do wtedy może podtrzymywać swoją maskę. Do wtedy może czuć się wartościowy. Narcyz jest zbyt niepewny, by dać ci szacunek. By dać ci szacunek, na który zasługujesz. Bez poczucia szacunku, co odróżnia ludzi od zwierząt? Konfucjusz. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.